Szczęść Boże, witamy. Serdecznie wszystkich witam na konkursie, pierwszym konkursie diecezjalnym. Do tej pory robiliśmy konkurs dla gminy, teraz rozszerzyliśmy o diecezję. Nie wszystkie szkoły nam odpowiedziały, nie wszystkie szkoły, jeszcze do wszystkich nie kierowaliśmy zaproszeń, ale cieszymy się z tej grupy, która jest. Dzieciaków jest 12, więc jest rywalizacja. Więc jeszcze raz dziękuję bardzo za przybycie, za to, że Państwo jesteście, za to, żeście przygotowali dzieci do tego konkursu. Także tutaj mam szczególne ukłony i podziękowania opiekunom. No i Wam, drogie dzieci, że zechciałyście się nauczyć, poświęcić czas, bo trzeba było naprawdę sporo czasu poświęcić. Jak dzieci wylosują sobie kolejność, nie będzie wtedy żadnych pretensji. Przygotowałam losy. Najlepiej będzie, jak będziecie chyba odchodzić. Albo z tego będzie losa. Dobrze? To pomieszam. Wyjątkowo. Tym razem. Trzech. O, rzeczywiście. Troszkę nieładnie, ale proszę teraz środek. Proszę. Z tej strony. Dobrze, dźwięka? Ja. Okej. Okay. Czyli nie będzie to szybko treści religijnej i fotografii rodzinnej. Na pewno miało to wpływ na dalsze losy Karola. W 1929 roku wracającego ze szkoły Karola w domu powitała sąsiadka Zofia. Twoja matka umarła, powiedziała mu wprost. Trzy dni później odbył się pogrzeb. A po pogrzebie ojciec zabrał synów na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam pokazał rodzicom. Wśród zgromadzonego w Wadowice 160-osobowy chór ze szkoły witał kochanego papieża i kapłaństwo się zaczęło. Świadczyły o bliskości i wielkim znaczeniu tego miejsca dla papieża. Kiedy był z Wadowiczanami, często żartował i przywoływał miłe wspomnienia. Jednym z nich widok z okna na słoneczny zegar z napisem Czas ucieka. Mój Lolek będzie kiedyś wielkim człowiekiem. Karol miał bardzo dobry kontakt ze swoim bratem Edmundem. Spędzali oni dużo czasu na wycieczkach, granie w piłkę nożną oraz na rozmowach. Niestety, w wieku 12 lat Karol pozostał sam z ojcem, który starał się wychować syna na dobrego człowieka. W kształtowaniu charakteru Karola wspierało go trzy razy. Często się ze sobą bawili. Pewnego południa, gdy byli sami w restauracji, kolega przyniósł rewolwer. W zabawie wycelował w Karola i nie wiedząc, że broń jest nabita, pociągnął za spust. Pocisk minął 10-letniego Lolka o centymetry. Wojtułowie prowadzili bardzo uregulowany tryb życia. Rankami Karol szedł do szkoły, później był obiad. Józef Kućmierczyk, szwagier pani Emilii, w połowie września 1926 roku Lolek rozpoczyna naukę w 7-klasowej szkole imienia Marcina Wadowity. Gdy chłopiec skończył, mama Emilia, tata Karol i 14-letni syn Edmund. Wiedli oni skromne, ale szczęśliwe życie. Bardzo się wzajemnie kochali i często prosili Boga, by dał im jeszcze jednego potomka, niż mała Olga zmarła. Dzięki mamie. Ojciec zmarł podczas II wojny światowej, zanim Karol ukończył 21 rok życia. Mówi się, że wszędzie dobrze, a w domu najlepiej. Wiele lat minęło, odkąd Karol wyjechał z Wadowic. Zawsze jednak wracał do tego miasta, z poczuciem, że jest nieoczekiwany jak w domu rodziny. Zaczynamy z Margaret Edmund. W 1930 roku Karol rozpoczął naukę w gimnazjum wiejskim. Był bardzo zdolny, więc nauka przychodziła mu z łatwością. Miał czas również na sport, jedną piłkę nożną, narty, pierwsze wycieczki oraz strach. Maturę zdał z oceną celującą. Dało mi to możliwość studiowania w Krakowie. Przeprowadził się tam z tatą. Brat Edmund był uczniem gimnazjum. Karol 20 czerwca został ochrzczony w wadowickim kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Lolek
bo tak go nazywali koledzy, był bardzo pociesznym dzieckiem. Gdy skończył 6 lat, rodzice zapisali go do szkoły, gdzie uczył się bardzo dobrze, a nawet świetnie. Nie ma solidarności bez miłości. Więcej, nie ma przyszłości człowieka i narodu. Papież w tych słowach znów wspomniał o solidarności. Wadowice to takie piękne miejsce. Tam, w tamtym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. Dzięki do Wadowic. Jak wspomina, tu, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. Życie, szkoła, teatr i kapłaństwo. Starsi pamiętają, jak wypowiadał te słowa z wielkim wzruszeniem. To właśnie tutaj nawiązywał serdeczny dialog z ludźmi. Na czym polegał więc czar tego miejsca? Dlaczego Lolek nie mógł o nim zapomnieć? Otóż należy stwierdzić, iż Wadowice, położone nad rzeką Skawą, były miasteczkiem niezwykłym. Szczęśliwa mama odezwała się do akuszerki. Niech pani otworzy okno. Chcę, by mój Lolek usłyszał śpiew ku czci Maryi. Miesiąc po narodzinach Karola rodzice zanieśli go do kościoła, gdzie sakramentu chrztu udzielił mu wojskowy kapelan ksiądz Franciszek Grzak. Pani Emilia woziła swego Lolka w wózku po wadowickim rynku, często powtarzając sąsiadkom: zobaczycie, że mój Lolek będzie kiedyś wielkim człowiekiem. W połowie września 1926 roku Lolek rozpoczął naukę w 7-klasowej szkole powszechnej. W życiu Jana Pawła II było wiele wyjątkowych miejsc. Dlaczego Wadowice, w której spędził zaledwie 18 lat, są miejscem szczególnym? Odpowiedzi na to pytanie udziela nam sam Jan Paweł II podczas ostatniej pielgrzymki do Wadowic. Jak wspomina, tu, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. Życie, szkoła, teatr i kapłaństwo. Starsi pamiętają, jak wypowiadał te słowa z wielkim wzruszeniem. To właśnie tutaj przemawiał serdeczny dialog z ludźmi. Na czym polegał więc czar tego miejsca? Dlaczego Lolek nie mógł o nim zapomnieć? Otóż należy stwierdzić, iż Wadowice, położone nad rzeką Skawą, były miasteczkiem niezwykłym, cichym zakątkiem u podnóża Beskidów. W 1920 roku, czyli w roku narodzin Karola Wojtyły, liczyły niecałe 7 tysięcy mieszkańców, a mimo to były ważnym ośrodkiem kulturalnym i edukacyjnym. Od 1907 roku miały elektryczność, co było ogromnym postępem, jak na zacofaną rolniczą Galicję. Wokół miejskiego rynku ciągły się równiutkimi rzędami jedno- i dwupiętrowe domy. Na rynku rosły brzozy, znajdowała się fontanna. Woda w Skawie była czysta i zachęcała do kąpieli i nurkowania. Wadowiccy chłopcy skakali do niej z wiaduktu kolejowego. Może to ryzykowna zabawa, ale dzisiejsze zabawy też nie są takie bezpieczne. Wzgórza leskowieckie świetnie nadawały się do pieszych wędrówek. Stanowiły one ulubiony teren do samotnych włóczeń Karola Wojtyły. Tam poznał też tajniki narciarstwa. Lolek, tak jak każdy z nas, lubił sport i zabawę. Aktywnie spędzał czas. Latem kąpał się w rzece, zimą ślizgał po lodzie. Jednak najchętniej grał z kolegami w piłkę, najczęściej na pozycji bramkarza. Wśród rówieśników Lolusia wielu chłopców było narodowości żydowskiej, w tym jego bliski i wieloletni przyjaciel Jerzy Kluger.
idąc wadowickimi śladami Karola Wojtyły, nie możemy pominąć domu, w którym mieszkał. Ulica Kościelna 7. Tu, na pierwszym piętrze, znajdowało się mieszkanie Wojtyłów. W ich domu zawsze panowała religijna atmosfera, albowiem Wadowice leżały w samym sercu bardzo religijnej Galicji. Niedaleko znajduje się sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, a w samym miasteczku jest kilka kościołów i klasztorów. W mojej wyobraźni Wadowice z lat młodości Karola Wojtyły malują się jako piękne, wręcz baśniowe miasteczko. Bez Wadowic nie można w pełni zrozumieć Jana Pawła II. Tu jest jego dom rodzinny i środowisko, które go ukształtowało. W tym miejscu chcę podziękować wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości, a więc pracownikom szkoły, nauczycielom, pracownikom obsługi, rodzicom oraz naszym uczniom. Pozwólcie, że wspomnę księdza Sadowskiego z Gniewa, który sprawował opiekę duchową podczas nadania imienia naszej szkole, jak i przez te lata, kiedy był tutaj z nami. Skierujmy dobre myśli w jego stronę. Szczególne słowa podziękowania kieruję w stronę pani wójt. Dziękuję za te kolejne 5 lat owocnej współpracy, za wsparcie, pomoc w realizacji tego wszystkiego, zamierzeń i marzeń, no i za rozwój szkoły. Pewnie się rozpaca, ale nie wytrzymam. Zapraszam panią wójt tutaj. Jestem się wrażliwsza. Dziękuję bardzo pani wójt za to wszystko. Ale to tylko moja rola. Także ja dziękuję jeszcze raz za uwagę i jeszcze raz zadajmy głos pani Krosia. Dziękuję bardzo serdecznie pani dyrektor. A teraz w tym momencie, kochane dzieci, oddajemy wam głos, a państwu życzymy miłego odbioru. Temu 12 maja 2012 roku przeżyliśmy niezwykły dzień, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Większość z nas tu obecnych uczestniczyła w szczególnej, niepowtarzalnej uroczystości nadania Szkole Podstawowej nr 3 imienia Jana Pawła II. Thank you.
pamięć i przypomnieć, że Karol Wojtyła nie tylko był pierwszym papieżem, ale też najlepszym wychowawcą oraz przyjacielem dzieci i młodzieży. Droga Jana Pawła II do Watykanu wiodła przez Wadowice, Kraków, małą parafię w Niekomici, Katolicki Uniwersytet Lubelski, to szlak niezwykły, który zaprowadził Karola Wojtyłę aż na Piotrowy tron. Szlak niezwykły również dlatego, że naznaczony cierpieniem, pracą i wielkim sercem. Szlak zawsze ze wzruszeniem wspominany przez Ojca Świętego. Gdy rzeka schana wstęgą się bije, pośród bezpitki, błon i bór, rankiem witają ptaki niczyje, w gościnnych domach chleb i sól. Jest najmłodości miasto kochane, ziemia rodzinna, rodzinny dom, wadowicka ziemio, umęczona wielce, bije wciąż dla ciebie utrudzone serce. Pierwsze mecze, pierwsze słupki, gimnazjum, klasy.
pola, gdy Karol Wojtyła opuszczał Kraków, by udać się na konklawę do Rzymu, nikt nie przypuszczał, że zostanie nim jako Jan Paweł II, był jednym z najmłodszych dostojników Kościoła, mało znanym na świecie, a jednak to jego 111 kardynałów wybrało na następcę świętego Piotra. Dlaczego? Karol Wojtyła nie tylko był zwykłym biskupem, wielokrotnie tu dowodził, jak nikt inny rozumiał czasy, w których żył. Taki papież robi się raz na 1000 lat. Choć wiele dzieci Polska ma i wielu mężów stanu, to tylko jeden spośród nich trafił do Watykanu i wówczas jego drżących ust Bóg usłyszał, to tu stóp i przeleciało wieść przez świat. I wszystkich zadziwiła, że ojcem świętym jest nasz brat, kardynał Karol Wojtyła. I dzwonił watykański dzwon, Polak na Piotra tron. Był zwyczajnym dzieckiem, uczniem jak my. Dorastał, pracował, tworzył, przeżył koszmar wojny. Dzięki dążeniu do wzniesień ideałów zaszedł tak daleko. Osiągnął w życiu wiele. Osiągnął więcej niż mógłby marzyć nie jeden z nas. Ale jest też przykładem na to, że dzięki wytrwałości i uporowi w dążeniu do celu można zrealizować marzenia. Nie wiadomo wcale, co w życiu ciebie czeka i ty możesz wyrosnąć na wielkiego człowieka. Może tak się w twoim życiu stanie, może z tobą tak się właśnie zdarzy, że ty zrobisz, że ty to zdobędziesz, o czym tylu ludzi marzy. Słucham uważnie, bo to piękne słowa. Chciałbym, by spełniły się moje marzenia. I choć na razie do czynu nie dorosła głowa, to w sercu już czekam natchnienia. Karol Wojtyła kochał ciszę, mówił, jedynie w ciszy istota ludzka potrafi wsłuchać się wewnętrzny głos Boga, który czyni ją naprawdę wolną. Żywo kuszającym hałasie wojen, zbrodni i zamachów, słyszał krzyki głodnych, więzionych i torturowanych. Nie mógł milczeć. Przyszło upewnić papieską posługę w szczególnym momencie historii. Polska odzyskała wolność, a wraz z nią pół Europy. Dopóki mogłeś, jechałeś wszędzie, gdzie ktoś potrzebował ojcowskiej troski, pouczenia, pocieszenia. Gdy umierałeś, twoje dzieci stanęły bez głowia, wycięło ty już modlitwą. Na placu prawie 100-tysięczny tłum szeptał słowa różańca. Modliły się kościoły, cerkwie, męczety, synagogi, rozgłośnie radiowe i telewizyjne. Kibice i piłkarze na stadionie po przerwanym meczu. Najdalsi ludzie zobaczyli nagle, jak byłeś w Biblii. Kończę świata. Spotykał się z politykami i rządzącymi różnymi krajami. W swoim
kochał i chciał, by wszyscy na świecie się miłowali. Takiego jeszcze nie było urodzonego pielgrzyma, czego choroby nie zmogły, nie ostraszyły chłód i zima. Szedł zmęczony po świecie, Bogu nas wszystkich powierzał. Jeszcze na świecie nie było tak żalnego papieża. Cały oddany Maryi, to ona pragnienie wszczepiła, by nie ustał w pielgrzymce, co dzień wzmacniała go siła. Tak szedł pasterz pokoju po świecie, na biedę i krzywdę otwarty, by przed zagładą się bronić i przenikającym się czartem. Thank you.
autorytetem młodzieży, której często przypominał, że jest nadzieją świata i wiosną Kościoła. Kochał młodzież, a młodzież kochała jego, za sposób, w jaki do niej się zwracał, bezpośredni, czasem żartobliwym, jak ojciec. Jednak nie obsługiwał młodych pochlebstwami, wysoko stawiał im poprzeczkę. Mówił, że muszą od siebie wymagać, nawet gdyby inni od nich nie wymagali. Kochał wszystkich ludzi i każdego z osobna. Ojciec Święty zawsze starał się być blisko chorych, pochylał się nad cierpiącymi, sam też chorował i pokazywał, jak z godnością i z cierpliwością niósł krzyż. Życia papieża Jana Pawła II było naznaczone cierpieniem. Przeszedł śmierć ukochanych mu osób z rodziny, doświadczył zamachu na swoje życie. Papież Jan Paweł II bardzo kochał góry, piesze wędrówki i górali, a szczególnie muzykę góralską. Zawsze z serdecznym słowem zwraca się do mieszkańców naszych gór. Ojciec Święty lubi wędrówki górskie, jazdę na nartach, pamięta dokładnie szlaki turystyczne. Był taki święty, a jednocześnie zwyczajny, jak wszyscy ludzie. Pozwoliło nam uzmysłowić sobie, jak ważne jest kulturalne i
przyjazne zachowanie wobec drugiego człowieka. Głęboko wierzymy w godność ludzką, równość wszystkich ludzi, bez względu na pochodzenie etniczne i narodowe, rasę, niepełnosprawność, wiek, płeć, status społeczny, ekonomiczny. Chcemy wyrosnąć, tak jak święty Jan Paweł II, do tolerancyjnych ludzi. Nie chcemy gorzej traktować innych, tylko dlatego, że mamy jakąś szczególną cechę. W grudniu, w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, w naszej szkole organizowana jest wigilia dla ludzi starszych, samotnych. Wigilia dla samotnych i potrzebujących to jest to, co nam zostało po świętym Janie Pawle II. Wiemy, że Boże Narodzenie, najbardziej rodzinne ze wszystkich świąt, jest trudnym okresem dla osób samotnych. Brak drugiej połowy wtedy boli najbardziej. Mamy nadzieję, że wszyscy zgromadzeni na organizowanej u nas wigilii choć przez chwilę zapomną o trudach dnia codziennego i znajdują spojrzenie w przyszłość. Spotkanie przebiegają w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Towarzyszą im piosenka, dzielenie się okładkiem, wigilijne potrawy, śpiewanie kolęd, wzruszające wspomnienia i długie rozmowy. To nasz świąteczny podarunek dla spragnionych ciepła rodzinnego gości. Należy nadmienić, że osobom podeszłym wieku pomagamy nie tylko od święta. W miarę potrzeb wykonujemy prace porządkowe na podwórku i w ogrodzie. W ten sposób przynosimy do ich domów radość, uśmiech, miłe słowa. Pamiętamy o ludziach starszych. Organizujemy co roku Dzień Babci i Dziadka, który jest niezwykły nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babci i dziadków. To dzień pełen uśmiechu, bez wzruszeń i radości. Wnukowie pokazują swoje talenty recytatorskie, wokalne i są pociechą oraz dumą dla przybyłych gości. Uczymy się poszanowania osób starszych. Wiemy, że mieć babcię i dziadka to szczęście podwójne. Powinniśmy ich kochać i szanować. Zawsze pamiętamy też o naszych mamach. Staramy się w wyjątkowy sposób uczcić ten dzień. W ten sposób uczymy się szacunku do drugiego człowieka. A wyrazem naszej wdzięczności są występy, cudowne życzenia, nauki, mocne uściski, radosne uśmiechy i oczy pełne łez. Pogłębianiu, umacnianiu więzi rodzinnej oraz środowiskowej, przeciwstawianiu się różnego rodzaju nałogom, że bez ten rodziny, mama, tata, ja i sądzimy, że naszemu patronowi podobałby się taki sposób spędzania wolnego czasu, gry i zabawy na świeżym powietrzu, wśród przyjaciół, to chwile radości, szacunku, tolerancji i miłości do drugiego człowieka. Tego wszystkiego uczy nas święty Jan Paweł II, który z nieba spogląda na nas i cieszy się z każdego dobrego uczynku. Zainspirowani życiem, postawą papieża, uczniowie naszej szkoły, mali poeci, rozwijają swoje zdolności poetyckie. I są autorami krótkich, a zarazem wzruszających wierszy, które mają przyjemność recytować 5. rocznicę nadania imienia szkoły. Jan Paweł. Jan Paweł II, nasz rodak święty, wspaniały, mądry, uczciwy, przez Boga wyzwany, kochał swój kraj, za ludźmi przepadał, nikim nie bardziej z każdym pokazał. Czy mały, czy duży, uczciwy, czy nie? Uczył wybaczać, nie zmiłać się, podróżował po świecie, nie bał się nikogo, to Bóg go prowadził taką piękną drogą. Potęgę jego słów wszyscy słuchali, znali w oczach serdecznie witali. Władownica miasto jego kochane, pielgrzymkami często są nawiedzane, kremówki tam wszyscy jedzą z zachwytem, Bogu na ścianę mówił, że są znakomite. Patrzy na nas z góry podziwie chmury, ze świętymi kawę pije, obserwuje, jak to nam się żyje. U Pana Boga stawia się za każdym z osobna. O łaski prosić nie mogła. Wszystkich naszych modlitw z troską wysłucha i jak mocno uwierzysz, odpowie ci do ucha. Lolek, Wadowica się urodził i za grzeczne dziecko uchodził. Nazywał się Karolek, ale jego zdrobnieniem było Lolek. Sport wypełnia młodzieńcze życie, dlatego zawsze był na szczycie. W szkole chętnie bywał i nową wiedzę szybko zdobywał. Na świat zwiedzające oceny, umarł.
umożliwiające drogę do przyszłej kariery. Wybór padł na studia polonistyczne, jednak wojna przerwała marzenia artystyczne. Później teatr założył i całe serce w niego włożył. Nagle do seminarium wstępuje i z życia aktora rezygnuje. Ojciec jego był żołnierzem, a on został papieżem. Papież wspomniany w dziejach pierwszy raz. Bardzo długo trwał ten czas. Pontyfikat całe 27 lat. Wszystkie lata bez żadnych wad. Języków wiele znał i żadnego nie zapominał. Dużo podróżował i w te brzegi cały świat angażował. Jego słowa docierały do każdego z nas. Uczył życzliwości i pokazał, jak żyć w miłości. Ojcze Święty, nasz kochany, wielką wdzięczność wyrażamy. Za Twoją mądrość, miłość do nas, za modlitwę Twoją o nas i za pamięć o Polakach, małych, dużych, chorych i biednych. Za to wszyscy Cię kochamy, bo Ty jesteś naszym wzorem i patronem naszej szkoły. Kiedy wszyscy z Tobą się spotkamy w niebie, Janie Pawle II, nasz patron, kochamy Ciebie. Nasz patron Jan Paweł II. Jan Paweł II to człowiek święty. Wciąż chodził radosny i uśmiechnięty. Kochał ludzi z całego świata, dlatego traktował każdego jak siostrę i brata. Nasz papież jest bardzo znany, na całym świecie przez wszystkich ludzi kochany. Lubił kremówki, niebolskie góry, jak chodził po nich, to nie był ponury. A nasza szkoła, każdy to powie, jest dumna z tego, że naszym patronem jest tak wielki człowiek. Więc każdy uczeń uczy się pilnie i nie jest leniwy, aby nasz kochany Ojciec Święty w niebie był z nas dumny i szczęśliwy. Zgromadziła nas tu dzisiaj wiara, nadzieja i miłość. Zgromadziła nas pamięć o naszym
umiłowany Ojcze Święty. W ostatnie dni i chwile życia Ojca Świętego były bardzo smutne, zaznaczone bólem i cierpieniem. 12 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, o godzinie 21:37, Jan Paweł II przeszedł z tego świata do domu Ojca. Ojcze Święty, tak bardzo Ciebie brak tu, na ziemi. Obowiązek pamięci. Papież nie żyje, padły słowa, choć były czekania, przyszyły bóle. Kirem z Komita, stolica królowa, nie ma człowieka, co serc był królem. Lecz czy naprawdę nie ma, czy umarł cały? Cóż, że ciało w proch się obróci, pamięć zostanie o dniach jego chwały, nikt jej serc naszych już nie wyrzuci. Właśnie ta pamięć na nas nakłada obowiązek spełnienia jego woli, by jak to czyniono od dziada pradziada, przy znaku krzyża trwać w doli, niedoli. I nie słowami wyznawać wiarę, ale czynem i wzorem swojego życia. Nagradzać dobro, za słowa dawać karę, wszystko mieć jawne, nic do ukrycia. Tak to jest trudne w obecnej dobie, gdy rządzą media, pieniądze i sława. Lecz czyńmy dobro, by nie ganić sobie, że wieczna zatruła chwilowa obawa. Tak jak nasz rodak Jan Paweł Wielki, kierujmy się prawdy i dobra warunkiem, by w każdym miejscu lud na ziemi wszelki słowa Polska i Polak wymawiał z szacunkiem. Mówiłeś o tym, co ważne, ale nie wszyscy słuchali.
jak kochać i wybaczać. Myśmy zapominali i przemierzyłeś świat cały, by chwalić imię Boga. I szedłeś niestrudzony, choć ciężka była twa droga. Te słowa były wielkie, w tych oczach zawsze był zdrowy. To ty walczyłeś codziennie, aby na świecie był spokój. Kochałeś szczerą miłością, taką w najczystszej postaci. Gdy człowiek często coś ceni, dopiero kiedy to straci. Musiałeś zamknąć oczy, abyśmy to dojrzeli. Musiałeś zamknąć drogę, abyśmy słuchali zaczęli. Thank you.
baczność do wieku szkoły. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dziękuję również.
że potrafią zorganizować wam tak pracę w tej szkole i stworzyć wam takie warunki, abyście mogli korzystać z wszelkich dóbr tej szkoły. I tak może choć o niektórych wspomnę. Możecie korzystać z porad logopedy, pedagoga, możecie kształtować swoją tężyznę fizyczną poprzez różne konkursy, a przede wszystkim poprzez wyjazdy na basen. Możecie... Może nie. Niech Pan nam hojnie błogosławi na wszelkie nasze.